Tym razem jesteśmy na Dolnym Śląsku. Odwiedziliśmy naszego kolegę Zbigniewa Kociubę, który lotuje w oddziale Hojnów. Oddział liczy około 110 hodowców. Oddział ten należy do okręgu Legnica. Tutaj widzimy kolegę Zbyszka przed sklepem. Tak, tutaj możemy zobaczyć, jest to też sklep taki, można powiedzieć, porządny. O, a tutaj ma gołębniki. Tu jest gołębnik lotowy twój, prawda? Tak. To jest gołębnik taki przejściowy dla młodych i dla gołębi rocznych. Tak, to widzimy. Konstrukcja solidna. To, co łączy wszystkie, co do tej pory widzieliśmy, zawsze woliery, które są przed gołębnikiem. Tu widzimy gołębie swobodnie sobie chodzące w wolierkach. Kolega Zbyszek już zaprasza nas do środka. Pokaże nam, jak wygląda tutaj wnętrze. Tak. To jest jeden z gołębników przeznaczony dla gołębi rocznych, ale w tym roku, ponieważ przeniosłem gołębie ze starego miejsca na nowe, to w tym roku w tym gołębniku będą gołębie dwuletnie, 20 wdowców. I z tego gołębnika będą one lotować, tak, prawda? Tak, między innymi. I z tego nowego, który zaraz zobaczymy. Tu kolegi Zbyszka, jesteśmy w godzinach rannych, widać, że są po karmieniu. Jak na pełnym karmiku karmię, tak jak wszyscy wiedzą, także to jest... To są twoje lotniki, tak? To są 20 dwulatków, które będą w tym roku lotowane. Masz jakiegoś takiego, którego chciałbyś wyróżnić? W tamtym gołębniku. W tamtym, dobrze. No i tu będą one, tu będą już do końca teraz cały czas, tak? Przejściowo, tylko przejściowo? Przez ten rok. Tak, przez ten rok, a później w tamten nowy gołębnik. Do gołębnika. Gołębnik dla młodych. Teraz. To jest gołębnik dla gołębi młodych, a zimą tu są oddzielane samiczki. I tu są teraz samiczki. To są w tej chwili samiczki. Widzimy, samiczki. Jak ładnie sobie siedzą. O. Widzimy również karmiki pełne. Dobrze. Teraz przejdziemy do tego drugiego gołębnika, tak? Tak. A tu mamy gołębnik kolegi Zbigniewa, który, jak się nazywa, mówi, że wiąże z nim duże nadzieje. Tak, bo to jest... I to są, jak się nazywa, gołębnik, który... Który po raz pierwszy od 30 lat mam gołębnik, który jest usytuowany do południa. Wszystkie Czyli gołębniki... skierowane, wloty są skierowane, tak, na południe, tak? Dobrze. Do tej pory wszystkie gołębniki miałem na kierunek zachodni albo północny i pomimo tego jakoś sobie dawałem radę. Tak. Przypomnijmy, że kolega Zbyszek ma duże sukcesy. To jest od kilku lat zawsze jest w kategorii GMP w czołówce. Są to pozycje, które od 40 do 20 któregoś miejsca co roku podnoszone są. Także, jak się nazywa, mamy tutaj radę i doświadczenie hodowcy, który wie, co mówi. Teraz znajdujemy się we wnętrzu tego gołębnika nowego, z którym kolega Zbyszek wiąże takie nadzieje. Gołębnik ten, jak się już zdążyłem dowiedzieć wcześniej, postawili tutaj koledzy, też hodowcy, tak? Kolega Murawski z Mrągowa. Tu widzimy, jak jest zbudowany. Jest ruszt. Ruszt pochodzi oczywiście, solidny ruszt od firmy Polmar, od kolegi Marka Rzepki. To są cele lęgowe. Proszę, możemy zobaczyć. Wszystko widzimy ponumerowane, rozróżniane są kolorami tak samo. I tutaj są te gołębie, które, z którymi tak wiążesz nadzieję, tak? To powiedz nam coś bliżej o tych gołębiach. Jakie to są ras i co, tak jak się nazywa, w nich jaka krew płynie? W sumie to są młode gołębie, bo one są adoptowane w tej chwili w tych nowych gołębnikach. Jest tylko 9 gołębi przeniesionych ze starego gołębnika, z którego lotowałem do tej pory. Między innymi tutaj jest jeden wspaniały gołąb. Czerwony. Tylko pokaż może co? Możesz go złapać? Tak. Czerwony gołąb w kategorii A w tym roku osiągnął. To skrzydełko pokażemy mu tak do kamerki. To. Koeficjent 40 bodajże, 40 z hakiem, 44 bodajże. Koeficjent do kategorii A. Jest to syn tego słynnego mojego gospodowca 214. A to z jakich ras gołębie? To jest Jansen. Jansen, tak? Tak, Jansen. Jansen van Dijk. Widzimy tutaj gołąbka. Tak, to jest jeden z tych czołowych gołębi, który... Ale ty nie tylko masz Janseny i van Dijki z tych linii. Masz jeszcze chyba Leizeny jeszcze, tak? Gummari Leizena. Wprowadzam Leizeny i Vandenabele, także wiążę też duże nadzieje. A Vandenabele masz, jak się nazywa, z jakich? To są skąd pochodzenie? To są czyste Vandenabele? Nie są czyste, to są Vandenabele razy van Dijk od Jurgena z Osnabrücku. Niemieckiego hodowcy. Niemieckiego hodowcy, bardzo dobrego. Tam na stronie internetowej możemy zobaczyć te gołębie, które są zdjęcia ich i rodowody. Tu jeszcze raz sobie zobaczymy, proszę zobaczyć. Taki ruszt umożliwia zachowanie czystości. O, tak to wygląda.
Tu jesteśmy w drugim przedziale w tym samym gołębniku. To ile masz gołębi teraz? Też 20. Tak. Także w sumie będę w tym roku lotował 60 samców. W tych 60 gołębiach jest... To są jakie? Samiczki? To są samczyki. Samczyki. Ja lotuję tylko samczykami, 60 samczyków. W sumie będzie do lotu 45 dwulatków, 9 trzyletnich i 6 rocznych. Widzimy podobnie jak w tamtej części, tutaj też wszystko na roście. Tu znajdują się, przeniesionych jest 7 gołębi ze starego gołębnika, w tym 2 były reprezentantami okręgu Legnica w kategorii A. W tym roku? Tak. W tym roku. A masz tego? Pokaż może. I coś bliżej opowiedz, to są również po tych gołębiach Van Dijk'a i Jolanda Nabele? Tak, to jest czerwony, 82-22. Ten gołąb w kategorii A osiągnął koeficjent w tym roku 44 i w sumie w 4 lotach miał koeficjent 4,40, a 5 lot, no niestety nie udało mu się zrobić lepszego, także... Też podobnie jak tamten, taki wybitny, tak, czerwony. Tak, tak. To jest też Van Dijk razy Jansen. Takiego gołębia kupiłem od kolegi Wiatowskiego z Lugalbania, on był z Jansenów, wspaniałego lotnika i wydaje też dobre gołębie. Jest drugi jest gołąb. Też był reprezentantem w kategorii A, ten miał 928, a z punktów, a ten miał 921. Ja myślę, że może to nie są jakieś wybitne wyniki, 928, ale dla mnie to są bardzo dobre wyniki, a zwłaszcza, że lotuję w oddziale, w którym 7 nas jest w klasyfikacji ogólnopolskiej w GMP. Liczących się. Kolega Blecharz pewnie? Tak, Blecharz, Wańczura, Biegalski, Kamyszek, Chęciński, Wobeła, także jest konkurencja silna. Jest z kim walczyć, także takie wyniki dla mnie są już satysfakcjonujące. Tu widzimy tego kompabla, a proszę skrzydło jego pokaż. To jest gołąb właśnie już z tej nowej generacji Van den Abele razy Van Dijk. Także... A kiedy parował będziesz się teraz? Łączę bardzo późno, około 1 kwietnia, bo to jest na sucho hodowla. Nie są chowane młode, nic, już od kilku lat. Rozumiem. Po wdowcach nie wychowuje młodych. O więcej o tych gołębiach, ich rodowody, zdjęcia takich wybitnych gołębi z rozpłodu lotników możemy zobaczyć na stronie internetowej kolegi Zbyszka. Tak. To jest strona o nazwie, adres? gołębie-kociuba.pl lub na stronie naszego. Można wejść też poprzez naszą stronę do działu Nasze Hodowle. Gołębie w hodowli, tam znaleźć nazwisko Zbyszka Kociuby i też będzie link do tej strony. Co jest ważne, gołębie są codziennie oblatywane. Zresztą zaraz to zobaczymy, bo będą wypuszczane. To kolega Krzysiek nagra, jak... Pomimo, że jaszczębie są, ja i tak wypuszczam. Tak. Dobra, idziemy zobaczyć, jak le będą latać. Już! Właśnie teraz jesteśmy świadkami, jak kolega Zbyszek wypuszcza te gołębie. O, proszę bardzo, zobaczyć, jak wygląda wylot. O, i już są gołębie w locie. Zaraz tu będą gdzieś krążyły wokół domu. Jeszcze teraz z drugiego przedziału. No. Jeszcze gołębie wyleciały. Jak długo one będą latały gdzieś? To taki wolny odlot. Myślę, że około pół godziny powinny. I wtedy same spokojnie sobie wchodzą. Same wszystko. Latają sobie. I po prostu lepszy apetyt mają, lepiej się czują. Nie jestem zwolennikiem przetrzymywania gołębi. O, tam widzimy stado, na razie jego nie widać, ale może nadleci, to jeszcze Państwu pokażemy. Gołębnik widać bardzo ładnie, także kolegów murawskich, tak, można tak polecać. Bardzo tak ładnie wykonany, już jeszcze widzieliśmy, to jest naturalne drewno. Podobnie jak w poprzednich hodowlach, tak, które chociaż odwiedzaliśmy. Chociaż ten pierwszy gołębnik wychodzą kolega Roga i też jest bardzo też funkcjonalny, jest bardzo dobry. Tutaj jeszcze przypomnijmy, tutaj wokół tego, przy tym gołębniku tutaj się znajduje sklep i firma kolegi Zbyszka. Tutaj się właśnie możemy zaopatrzyć w materiały różnego rodzaju do hodowli, artykuły do hodowli gołębi. Popatrzymy teraz, czy stado gdzieś... Tu widzimy, o, właśnie schowało się stado, lata tutaj wokół firmy. O, widzimy właśnie gołąbki w locie. Pomimo zimowej pogody sobie tutaj żwawo gołąbki latają, widzimy je właśnie. O, ładne stadko. Kolega tu mówi, że one już się zachowują jak wdowce, tak? Tak, dokładnie już w tej chwili. O, tu mamy je znowu.
To jest taki widok cieszący każdego hodowcę, jak gołąbie. Pogoda jest dosyć pochmurna, ale jak jest słoneczny, to... A zdrowie jak teraz mają, jak tam zapewniasz im, to kuracje jakieś teraz przeprowadzasz cały czas? Nie, w tej chwili czekamy na badania lekarza weterynarii, który przyjeżdża do nas z Niemiec. Bo wy tak robicie, że lekarza weterynarii ściągacie, tak, z Niemiec, tak, tutaj, tak? Wtedy, ale on przyjeżdża do kilku was zawsze, tak? Na 3 dni przyjeżdża. Ja robię taką listę hodowców, którzy chcą zbadać głębiej, i na 3 dni on tutaj przyjeżdża. Także jakby nawet ktoś chciał się do tej listy dopisać, to... Może się ze mną skontaktować. Skontaktować się, tak, ze kolegą Zbyszkiem i umówić się i, tak, przyjedzie, jak się nazywa. Godzinę poświęca każdemu... O, tu mamy, proszę bardzo, jak stado. Doktor, godzinę każdemu hodowcy. A jak się nazywa? Doktor, my Andrzej na niego mówimy. Andrzej. O, tu mamy, o, i gołąbki sobie latają. Lot, tak jak mówił kolega Zbyszek, trwa około pół godziny, 40 minut. I wtedy one jak wchodzą tam, samodzielnie po tym czasie lądują. Tak, karmi zawsze jest wypełniony karmą. Karmę pobierają do woli. I nie ma problemu, żeby się zapasały, nie ma szans. Taką metodę stosujesz od... Także tu mamy piękny widok, gołębie latające tutaj nad... Bo tu się znajduje właśnie sklep, gdzie można właśnie te artykuły różnego rodzaju do hodowli gołębi zakupić. O, i tu gołąbki latające są. Jeszcze raz przypominam, że to się wszystko mieści tutaj w Chojnowie. To jest łatwo trafić, to jest przy wylocie na Lubin. To są gołębniki lotowe. W starych gołębnikach będą tylko i wyłącznie teraz gołębie rozpłodowe. Będą specjalne takie boksy zbudowane, żeby każda para miała swoje miejsce oddzielnie. Aha, dobrze. Ostatni rzut obiektywem na stado. I... O, ginęły. W poprzednich jednym z filmów gościliśmy w sklepie u kolegi Jurka Koźlika w Opolu. Tutaj właśnie też widzimy jeszcze wnętrze u kolegi Zbyszka. Widzimy, o, lodóweczka. To jest to, co wyróżnia ten sklep spośród innych, między innymi, gdyż w lodówce tej przechowywane są w odpowiedniej temperaturze preparaty, które tak należy właśnie przechowywać. Co w niektórych, u niektórych niestety tak nie jest. Widzimy dalsze elementy w sklepie. O, proszę bardzo. Kosze do transportu gołębi, cele lęgowe, miski, karmę. Tu widzę karmę firmy Ziarko masz, tak? Ziarko i Eupol. Ale ty latasz na tych karmach właśnie? Nie. To są karmy sezonowe, napierzenie do rozkłodu. Tak, tutaj. A jak z jakością tych karm, byś coś powiedział? W porządku. Nie narzekam. Tak. Nie, karmy... Tym bardziej, że to jest okolic, bo Ziarko to się zdaje się jest z Wrocławia, tak? Laskowice. Tak, widzimy. No. Proszę bardzo. Widzimy porządny sklep. O. Także tutaj zapraszamy chętnych do zrobienia zakupów. Tutaj też właśnie do kolegi Zbyszka, bo nie tylko zrobimy zakupy, ale możemy się dużo cennych rad. Przy okazji zakupów. To chciałbym powiedzieć, że prowadzimy już od kilku lat konkurs. Taką loterię, kto zakupi jednorazowo na 300 zł, jest premiowany, zakup za 300 zł premiowany jest kuponem, który jest tutaj zbierany w tej takiej tam specjalnym. Tu mamy oto pudełko takie, tak. I 5 maja będzie losowanie 20. I co są za nagrody? 20 moich gołębi młodych z pogłębia rozpłodowych. Oprócz tego klienci, którzy uzbierają jak największą ilość losu. Tak. Jeszcze będą dodatkowymi upominkami w postaci jajek czy małych młodych. Obdarowanie. Tak. Dobrze, to wszystko. Także tutaj zapraszamy i do wzięcia i zarówno zrobienia zakupów takich, żeby też wygrać coś w konkursie zawodowym. A tu na zapleczu sklepu mieści się biuro kolegi Zbyszka. To właśnie, bo kolega Zbyszek również się trudni wypisywaniem dyplomów, prawda? Tak. Tak, tutaj właśnie możemy zobaczyć też te dyplomy jego i inne trofea. Widać, jest to bardzo liczna kolekcja. Tutaj na ścianach to są dyplomy, które uzyskał, puchary zdobią. No i jako ciekawostkę też możemy pokazać, to właśnie o się mieści, o, piecyk tak zwany z gitarą, na której gra kolega Zbyszek. Kolega Zbyszek zawodowo się muzyką w ogóle chyba zajmował. Tak. I co, na czym, jaki to, w zespole grałeś? Tak, w zespole, no. 27 lat. A jak się zespół nazywał? Od nazwiska Kociuby. Kociuby. Także widzimy, też grał w zespole, tak. Widzimy, jak się nazywa tutaj pasja druga, to jest muzyka. A tu widzimy, jak
z biura kolegi Zbyszka. Można sobie obserwować wloty, na których właśnie przed chwilą siadł gołąbek. O, kolejny. Po oblocie. O, już są po oblocie. To jest praca połączona w hobby z pracą i przyjemnością. O, widzimy, jak siadają gołąbki. O, kolega Zbyszek obserwuje je właśnie. O, tu spokojnie przez szybę je widzimy. Teraz może następne siądą. To jest prawdziwa przyjemność.